Otwieram szóstą sesję Rady Gminy Kleszczów. Nasz skład rady wynosił 15 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi kworum i umożliwia prowadzenie obrad i podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam pana wójta, witam zastępcę wójta, witam panią sekretarz, panią skarbnik, pana sekretarza, kierowników poszczególnych referatów, witam panie i panów sołtysów i witam operatora kamery. Proszę państwa, proponowany porządek państwo otrzymali w zawiadomieniach. I czy są jakieś pytania, czy do proponowanego porządku? Jeśli nie ma, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem dzisiejszego porządku, dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 1 osoba wstrzymująca. W tym takim układzie, proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszych obrad. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na 5 sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2015 roku. Bardzo proszę wójta o zabranie głosu. Na 5 sesji Rady Gminy Kleszczów podjęto 12 uchwał. Uchwała nr 5/34/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego gmina Pszczółki. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc finansową przekazano. Uchwała nr 5/35/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego gminy miasta Tomaszów Mazowiecki. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc finansową przekazano. Uchwała nr 5/36/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczów na lata 2015-2018. Uchwała została przesłana do RIO. Uchwała nr 5/37/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Kleszczów na 2015 rok. Uchwała została przesłana do RIO. Uchwała nr 5/38/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. Uchwała została przesłana do RIO oraz do publikacji opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia z 2015 roku, pozycja 810. Uchwała nr 5/39/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowych oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 5/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych położonej w obrębie geodezyjnym Żółwica. Uchwała została przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 5/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych na rzecz firmy Entro. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i do Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Uchwała nr 5/42/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów na 2015 rok. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 5/43/2015 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 5/44/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 25/287/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczym lub szkoleniu pożarniczym. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego celem publikacji. Uchwała nr 5/45/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 32
2338/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego zmienioną uchwałami nr 35/356/09 z dnia 16 lipca 2009 roku i nr 10/100/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego celem publikacji. Wszystkie uchwały zamieszczone na stronie www.bib.kleszczów.pl. Informacje o publikacjach. Uchwała nr 4/29/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów została opublikowana w dniu 5 marca 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2015 roku, pozycja 809. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje o działaniach wójta gminy w okresie między sesjami. Bardzo proszę wójta o zabranie głosu. Uzupełnienie założeń 24 marzec 2015, 30 marzec 2015. Wydano dwa zarządzenia z dnia 24 marca bieżącego roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. Z dnia 26 marca bieżącego roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż kostki betonowej Behaton, krawężników betonowych oraz wiaty przystankowe pochodzące z modernizacji drogi w Czyżowie i parkingu w Łękińskim. W zakresie referatu IZP zawarto umowy w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Akacjowej w Łękińsku i w Wolicy, wykonawca PTUH Romtrans, Roman Zając 42122 Ostrowy nad Okrzą, ulica Topolowa 20, wartość umowy 1 010 000 zł. Data zawarcia umowy 4 marzec 2015 rok, termin realizacji 150 dni od dnia zawarcia umowy. W zakresie referatu OSG. Dnia 26 marca 2015 roku podpisano akt notarialny nabycia do zasobu gminy Kleszczów działki nr 675/19 położonej w Żłobnicy od Kaparol Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na stację transformatorową numer STPZ2. Wydano dwie decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości położonej w odrębie geodezyjnym Kleszczów i Wolicach. Zawarto umowy na prace projektowe związane z wymianą oraz utwardzeniem nawierzchni na placach zabaw w Łękińsku, ulica Poprzeczna oraz Włuszczanowice naprzeciw Domu Kultury. Podpisano trzy umowy o dofinansowanie dosadzonych drzew i krzewów. Podpisano 125 umów o dofinansowanie do urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń. Zlecono wykonania przebieży na działce leśnej nr 1585/1 w Kleszczowie Osiedle Zacisze. Wydano 6 decyzji zezwalających na wycinkę drzew. Podpisano umowę na odbieranie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z firmą PHUP Eurogaz, spółka jawna z siedzibą w Zgórsku. Termin zakończenia realizacji przedmiotów umowy ustalono na 31 grudnia 2015 roku. Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kW GPZ Kleszczów zadanie 1 i 2. Dziękuję. Czy są pytania do wójta? Nie widzę. Proszę. Mam takie pytanie. Nie było tutaj w tych materiałach, które otrzymaliśmy dzisiaj i wcześniej. Nic pan tutaj nie napisał odnośnie tej sprawy, wypłaty tych dodatkowych pieniędzy, czyli po raz drugi w firmie Instar Tarkowskiej. Czy pan to już zrealizował, czy pan to uruchomił, czy nie? Ciekawie jeszcze na prawo ocenie się wyroku. A mam drugie pytanie, czy zamierza pan się odwoływać do tego wyroku, czy nie? Nie, no
nie składamy apelacji, więc mówię, w pierwszej instancji przegraliśmy. Jest pani mecenas. Pani mecenas już panu radnemu tłumaczyła wcześniej na komisji, na czym polega ta sprawa i myślę, że przegraliśmy z firmą Elektromech, gdzie złożyliśmy apelację. To była inna sprawa, panie wójcie. Nie, to inna, to była ta sama sprawa z inwestorem, znaczy przepraszam, z wykonawcą, który po prostu u nas wykonywał pracę jako podwykonawca. Dobrze, to mam jeszcze takie, w tej sprawie pytanie jeszcze jedno, to dlaczego nikt nie reprezentował gminy w sądzie? Znaczy jak gminy? No gminy, jak była sprawa nasza, czemu nikt nie reprezentował? Ani wójt, ani wicewójt, ani sekretarz, nikogo tam nie było. Pełnomocnikiem do reprezentowania. Pani fizycznie w sądzie? Na których sprawach? No na tych, których tutaj wójt mówi. Ale oczywiście, że... No więc o to chodzi, ale ja mówię teraz przy... Dlaczego nie było ani pana, ani sekretarz, ani skarbnik. Ale nie ma takiej praktyki, jeśli mogę... mogę pani... Tak, proszę bardzo. Ale pańska... Metana za chwilę pani będzie odpowiadać. I jeszcze takie dodatkowe. Pan wice, bo pan w prasie wszędzie wobec ogłosił, że pan rezygnuje z tej dalszej procedury odwoławczej i tak dalej, nie będzie to wnikać. Może pan tak zrobić, ale czy nie uważa pan, że krzywdzi pan w ten sposób gminę i nas w ogóle mieszkańców? 500 000 zł i pan nawet nie próbuje się odwołać? To jest po prostu przykre, hańbiące. I to wszystko. No, jak można nie wykorzystać, gdyby to chodziło, wierzcie mi państwo, gdyby to chodziło o 5 000 zł, dobra, pal 6, bo więcej koszty, ale to jest 500 000 zł, proszę pana. Jeszcze pan śmie w gazetach takie pisać rzeczy, że wypowiadać się w ten sposób. No. Dziękuję uprzejmie. Panie słowa, co pan powiedział, do mnie to się tyczą pana, bo ja nie chcę naciągać gminy na dodatkowe koszty, bo pan w tej chwili, co pan powiedział, pan kłamie, bo to nie jest 500 000 zł, bo należna kwota to jest około 300, dokładnie panu powiem, 317 000 zł. Koszty sądowe to 26 000 zł, a koszty odsetek to jest 55 000. Czy ja mam nadal naciągać gminę na dodatkowe koszty? Jak pan uważa? To pan jest w porządku, bo pan próbuje tutaj, nie wiem co pan chce ugrać. I tak po prostu za chwilę pani mecenas przedstawię sprawę podobnej firmy, która była podwykonawcą i przegraliśmy w sądzie apelacyjnym, czy w drugiej instancji, i ponieśliśmy dodatkowe koszty. Ta sprawa mogłaby potrwać jeszcze półtora roku. Te odsetki mogą być nie 50 000, a nawet może 100 000. Dodatkowe jeszcze koszty sądowe. I pan nie mówi, że to jest 500 000, tylko pan mówi 317 000. Podwykonawca zrobił tą pracę i za nią ma być po prostu zapłacone. I to nie pan stanowi prawo, tylko tak ustawodawca mówi. Dziękuję. Ale niech pan, panie wójcie, się nie unosi, niech pan ja się nie unoszę, ale... nie krzyczę, tylko panu wytłumaczę, bo jak pan coś mówi, to mówi pan prawdę. Niech pan posłucha, ja a pan po prostu kłamie, bo to nie jest 500 000 zł. Panie wójcie, ja całkiem spokojnie mówiłem, nie miałem tu nic czy pan złego. Panie radny, ale ja głosuję. Tylko, że nie chciałem jeszcze, pan nie skończył. Proszę mi nie zabierać głosu, ale bo ja jeszcze panu nie udzieliłem głosu, a pan już wsta. Jeszcze wójcie skończył. Panie radny, ja miałem wniosek i wszyscy z radnych, gdzie pisało wyraźnie? 500 000 zł. Ja się tego trzymam. Ale o co pisało? Wszystko. O co pisało? Pan nie czyta po prostu. Firma Instant Targ. Pan mając takie doświadczenie 20-letnie samorządowca, pan nie wie, co pan ma za dokumenty. Panie wójcie, brał pan udział na programie tutaj 21 marca w spotkaniu starostkie powiatowym Bełchatowie w sprawie tej drogi Kamień Habielice. Czy coś tam postępy są jakieś już rozmowa? Znaczy to były takie rozmowy, może powiedzmy, o których nie padły jeszcze dokładne kwoty, bo wcześniej starostwo mówiło o 2 000 000 zł, dzisiaj mówi o 1,5 000 000 zł dołożenia się do tej drogi. Wójt gminy Szczerców nie wypowiedział się na tym spotkaniu jasno, bo po prostu miał mieć sesję, na sesji mieli określić kwota, jaka to będzie. Ale gwarantował, że na pewno gmina Szczerców dołoży jakąś kwotę. Jaka to będzie kwota, czy to będzie 500 000, czy to będzie 1 000 000 zł, nie wiem. Ja utrzymałem te stanowisko, które miałem z poprzedniej rady, czyli my robimy jakby tą drogę do miejsca skrzyżowania Debina-Osiny. Jest to odległość około 1,5 km. Ale ruszy to w ogóle? Nie no, myślę, że powinno ruszyć, bo przepadną dokumenty, bo tam też padła propozycja o zmianie kategorii drogi, czy po prostu zmniejszenie jakby tonażu tej drogi. Ale to po pierwsze byłaby zmiana planu, to też by jakby tam był koszt i w tym momencie oszczędność tam by była na całą inwestycję około 1 000 000 zł.
Także wycofano się z tej zmiany kategorii drogi, utrzymuje się tą samą kategorię drogi i myślę, że w połowie w tym roku ją zrealizujemy. Połowę odcinka tej drogi. Jeżeli będzie też tutaj zgoda Rady, że my w takim po prostu procencie uczestniczymy w budowie tej drogi, bo tam jest odcinek na naszej gminie 400 metrów. Dziękuję. Pani mecenas, jeszcze chciała zabrać głos. Jeżeli jeszcze pan przewodniczący pozwoli, woli wyjaśnienia czy do powiedzenia do tej sprawy tych dwóch podwykonawców, no to proszę państwa, dwaj podwykonawcy, o czym już mówiłam poprzednio, i co pan wójt podkreśla, Elektronek i firma Instar nie otrzymali wynagrodzenia za wykonaną dla gminy robotę od upadłego. Nie otrzymali, a my mamy czysty zysk w postaci wykonanej drogi. I przepis jednoznacznie stanowi, w takim przypadku ktoś musi zapłacić podwykonawcy. Gmina odebrała roboty jako prawidłowo zrealizowane. W przypadku Elektroneku, ponieważ sprawa toczyła się wcześniej, złożyliśmy apelację. W wyniku apelacji sąd apelacyjny w Łodzi oddalił apelację, podzielając argumenty podwykonawcy, że jak nie dostał pieniędzy, to dostać nie musiał. Co z tej przyczyny zyskaliśmy? Nic nie zyskaliśmy, straciliśmy tylko kolejne odsetki i koszty naszej opłaty od apelacji oraz koszty adwokackie, które zostały zasądzone po tamtej stronie. Stąd ja tutaj rekomendowałam jednoznacznie nie składanie apelacji w drugiej sprawie, bo to jest w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, no, narażali gminy na kolejne koszty. Natomiast oczywiście my te, przypominam, że w przypadku Instaru wygraliśmy 150 tysięcy złotych plus odsetki, czyli tam przegraliśmy tylko w 66%. W przypadku Elektronechu przegraliśmy w 100%. Natomiast podejmiemy wszelkie starania, żeby upadłość jeszcze trwa, żeby od upadłego w miarę możliwości jak najwięcej środków odzyskać, bo takie jest nasze uprawnienie. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o działaniach przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów w okresie między sesjami 24.02.2015 i 31.03.2015 roku. Podpisałem uchwałę Rady Gminy Kleszczów z 5 sesji. Podpisałem protokół z 5 sesji Rady Gminy, gdyż nie zgłoszono do niego uwag. Pełniłem dyżur w dniu 24 oraz 3, 10 i 24 marca 2015 roku. Brałem udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich 19 marca 2015 roku i w posiedzeniu pierwszego zgromadzenia przedstawicieli Związku Komunalnego Gminy w Kleszczowie 20 marca. Do Rady Gminy wpłynęły pisma w sprawie propozycji dotacji budowy drogi przez WGOP oraz budowy osiedla mieszkaniowego za cmentarzem w Kleszczowie. Odpowiedź została przesłana z referatu IZP, natomiast kserokopię pism przekazuję radnym do zapoznania. Pismo Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II w Bełchatowie o przyznanie dotacji. Pismo Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polskiej w Łodzi o przyznanie dotacji. Pismo w sprawie podjęcia działań naprawczych w rolnictwie. Pismo mieszkanki Antoniówki o udzielenie wsparcia finansowego. Pismo przesłano celem rozpatrzenia przez GOPS w Kleszczowie według właściwości. Przedłożono zarządzenia wójta gminy Kleszczów numer 00501312015 i numer 00501412015 w sprawie informacji o stopniu zaawansowania realizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczów za 2014 rok oraz informacji o wykonaniu budżetu gminy Kleszczów za 2014 rok. Pismo wojewody łódzkiego w sprawie upływu z dniem 30 kwietnia 2015 roku terminu składania oświadczeń majątkowych według stanu majątkowego na 31 grudnia 2014 roku. Wzory oświadczeń radnym przekazano.
zaproszenie do Kalwarii Zebrzydowskiej w celu wznowienia współpracy, pismo mieszkanki Łękińska w sprawie wyjaśnienia uzupełnienia części graficznej w MPZP w miejscowości Łękińsko, pismo do wiadomości Rady Gminy, odpowiedź została udzielona przez referat IZP, zaproszenie do udziału w szkoleniu, Rada Gminy jako organ stanowiący kontrolny, prawa i obowiązki radnego, skuteczna komunikacja radnego, wystąpienia publiczne radnego, szkolenia, szkolenie w dniach 16-19 kwietnia 2015 roku w Karpaczu. Proszę o zapisywanie się na listę. Bardzo proszę, czy są pytania? Jeśli nie ma, to poproszę o 10 minut przerwy.